Na tym miejscu. Ojcze, my dziękujemy Tobie, że Twoje słowo jest żywe i skuteczne. Ojcze, my dziękujemy Tobie, że Twoje słowo, Ojcze, będzie dzisiaj wpływać na ludzi, będzie dotykać ich serc, Ojcze. My Ci dziękujemy, Ojcze, że dzisiaj ludzie będą przekonywani o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Ojcze, dziękujemy Ci za każdą osobę, która dzisiaj doświadczy życia, która dzisiaj doświadczy uzdrowienia, która dzisiaj doświadczy Twojej mocy. Duchu Święty, poruszaj się na tym miejscu. Duchu Święty, dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś z nami, że Ty wpływasz na serca ludzi. Także Ewangelia, że ta prosta Ewangelia o Jezusie Chrystusie wpływa do serc, dotyka serc ludzi. Przyjaciele, nazywam się Rafał Grodzki. Jestem człowiekiem, który w swoim marnym życiu do 2014 roku żył sobie jak chciał. Jestem człowiekiem, który do 2014 roku marnie sobie postępował w swoim życiu. Ale właśnie w tym 2014 roku spotkałem się prawdziwie z Jezusem. Zrozumiałem to, że Jezus jest jedyną drogą, aby wejść do nieba. Że to wydarzenie, które 2000 lat temu miało miejsce, o którym dzisiaj każdy wie, jest wydarzeniem, które zmieniło dzieje całego wszechświata. To wydarzenie, to czego dokonał Jezus 2000 lat temu, Jego święta przelana krew za grzechy każdego z was, każdego, który tutaj idzie, to najpotężniejsze wydarzenie, obok którego nie można przejść obojętnie. Krew Jezusa, przyjaciele, przelała się za wasze grzechy i czy wam się to podoba, czy nie, każdy z was stanie po śmierci, zostanie skonfrontowany z tą prostą prawdą, z tą prostą Ewangelią, jak konfrontujecie dzisiaj, abyś miał możliwość nie umrzeć, ale żyć na wieki, abyś miał możliwość po śmierci spotkać się ze Stwórcą, tak jak my tutaj wszyscy, którzy stoimy, spotkamy się. Przyjaciele, Jezus Chrystus w taki sposób wyraził miłość do człowieka, że przyszedł na tą ziemię, aby go ratować. On uratował każdego z was. Każdy z was może być jeszcze dzisiaj dziedzicem królestwa, synem i córką największego Boga, najpotężniejszego Pana Panów i Króla Królów. Przyjaciele, ja w 2014 roku upadłem najniżej, jak to możliwe, w swoim życiu. Znalazłem się w zakładzie karnym, ponieważ przez całe swoje życie okradałem ludzi, brałem narkotyki, robiłem ciemne interesy i to wszystko zaprowadziło mnie na sam dół. Ja wtedy, kiedy znalazłem się w więzieniu, dopiero zrozumiałem, że kiedy umrę, to prawdopodobnie czeka mnie śmierć. Ale otworzyłem wtedy to słowo. Zacząłem szukać Boga. Zacząłem Go szukać, ponieważ wiedziałem, że On jest, ale nie znałem Go. Ale nie byłem na tyle głupi, żeby olać to, kim jest Bóg. Nie byłem na tyle głupi, aby swoje życie skazać na przegraną i nie interesować się, co ze mną będzie. Otworzyłem słowo i przeczytałem prostą informację, że ten Jezus, o którym mi mówiono od małego, to nie ten Jezus, w którego ja myślałem, że wierzę. To nie ten Jezus, który prawdziwie jest opisany na kartach Biblii. Ten właśnie Jezus, o którym ja dzisiaj mówię, On podniósł moje życie. Ja przeczytałem, że On wziął swoje, moje wszystkie winy na siebie. Został na krzyżu Golgoty zmiażdżony, stratowany, okrutnie zbity za mnie. On został zbity za mnie i za ciebie. Ja zrozumiałem, jaką to ma wielką wagę. Ja zacząłem wtedy rozumieć, czym jest miłość. Choć nie docierało to do mnie, ja zrozumiałem, że to, co zrobił Jezus, muszę osobiście przyjąć do siebie, muszę odebrać osobiście. On to zrobił dla ciebie osobiście. Jezus umarł osobiście za ciebie. Dlatego każdy człowiek osobno i osobiście zostanie skonfrontowany z tą prawdą. Przyjaciele, prosta jest droga do zbawienia. Bardzo prosta, ale ta droga jest bardzo wąska i bardzo niewielu przez nią idzie, ponieważ ludzie myślą, że na wszystko sobie trzeba zapracować,
Mentalność ludzi na tym świecie jest taka, że nie ma nic za darmo, ale to nie mentalność Boga. Mentalność mojego Ojca jest taka, że dał Jezusa, a Jezus przyszedł tutaj i za darmo umarł na krzyżu, za darmo dał Ci zbawienie i wstał z martwych trzeciego dnia w ciele. Jezus wstał z martwych. On jest Bogiem panującym dziś. On jest wywyższony ponad wszystkie trony. On dzisiaj może zmienić Twoje życie, jeżeli tylko zapragniesz. Wielu z Was tutaj, jak nie wszyscy, poruszacie się i idziecie gdzieś. Idziecie gdzieś, wydaje Wam się, że żyjecie. Ale ja Wam mówię, jesteście martwi, bo nie znacie Jezusa. Jesteście martwi, bo nigdy nie chcieliście Go poznać. Ale kto chce teraz Go poznać, niech przyjdzie tutaj. Niech przyjdzie. Jeżeli pragniesz poznać Jezusa, to nie zwlekaj, bo niewiele dni zostało. Albo do końca Twojego życia, albo do powrotu Jezusa. Jeżeli Jezus powróci, nie będzie już tak łatwo jak dzisiaj. Dzisiaj masz szansę, aby pojednać się z Jezusem. Dzisiaj masz szansę, aby stać się obywatelem nieba. Przyjaciele, jeżeli ktoś z Was ma w sercu pragnienie spotkania się z Bogiem, jeżeli w swoim życiu rozważałeś już ten temat, jeżeli w swoim życiu ten temat był Ci bliski, to ja dzisiaj tutaj jestem odpowiedzią dla Ciebie, odpowiedzią z nieba, bo ja jestem z nieba i wracam do nieba i dzisiaj mogę przyprowadzić Cię do Twojego Ojca. Dzisiaj mogę przyprowadzić Cię do miejsca, w którym ja zacząłem żyć, do tego samego miejsca. Dzisiaj możesz zacząć żyć na nowo, wiedząc, że jesteś człowiekiem zbawionym, wiedząc, że jesteś usprawiedliwionym dzięki temu, że uwierzyłeś w Jezusa. Nie zwlekaj, nie trać szansy. Jeżeli ktoś z Was jest tutaj chory i potrzebuje uzdrowienia, niech przyjdzie. Każda choroba, dziś jest dzień, kiedy każda choroba może zostać przez nas uzdrowiona, a Ty możesz przyjąć to uzdrowienie. Jeśli tylko pragniesz, jeśli tylko pragniesz.